Szkoła Żagle jako szkoła dla chłopców jest wspaniałym miejscem do rozwoju każdego młodego chłopaka. W naszej szkole chłopcy mogą rozwijać się nie tylko dydaktycznie, nie tylko ucząc się matematyki, języka polskiego, ale też rozwijać się sportowo. Główny nacisk kładziemy na kwestie wychowawcze. Dopiero w drugiej kolejności na kwestie dydaktyczne, na kwestie nauki. U nas w Żaglach mamy mnóstwo możliwości, aby dzieciaki, aby chłopcy mogli się wybiegać, poruszać, mogli się wybawić. Lekcje wychowania fizycznego u nas w szkole rozpoczynają się od wdrożenia u chłopców nawyku związanego z szybkim przebieraniem się. Chcemy, aby chłopcy bardzo efektywnie wykorzystali każdą minutę lekcji wychowania fizycznego. Królową sportu w naszej szkole jest piłka nożna. Dzieci uwielbiają gry zespołowe. Bardzo lubią grać w piłkę ręczną i koszykówkę. Dużo ruchu, sportu. W ogóle przebywanie na świeżym powietrzu to jest podstawa w tym wieku. Oprócz typowych lekcji wychowania fizycznego mamy również rekreację. Jako nauczyciel wspomagający widziałem wychowawcę klasy, który robił przerwę i właśnie wychodził z chłopcami, żeby mogli odpocząć, zresetować się, żeby mieli chwilę oddechu, żeby też się na moment wybawili, wyśmiali i dopiero potem wracał do zajęć. To jest świetne. Uczniowski Klub Sportowy Żagle wspiera szkołę w zakresie wychowania przez sport, uzupełniając program wychowawczy szkoły o elementy związane stricte z działalnością sportową. Mamy wiele sekcji, w których chłopcy mogą się rozwijać, rozwijać swój potencjał intelektualny, swój potencjał motoryczny oraz rozwijać się społecznie. Są to piłka nożna, judo, szachy, szermierka, pływanie i integracja sensoryczna. Integracja sensoryczna w najprostszy sposób, żeby wytłumaczyć, jest to usystematyzowanie zewnętrznych bodźców, które cały czas bombardują mózg małego człowieka. Staram się wyłapać chłopców, którzy mają właśnie problem z przetwarzaniem tych oto bodźców. Są oni później kierowani na zajęcia, które są prowadzone przez naszych terapeutów. Realizując wychowanie poprzez sport w Szkole Żagle, stawiamy przede wszystkim na drogę, którą wspólnie z naszymi uczniami przechodzimy. To niezwykle motywujące, kiedy widzimy rozwój ich jako osób, jako sportowców, jako uczniów od początku, od przedszkola aż do zakończenia edukacji w liceum. I ta droga jest dla nas największą nagrodą.